Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym foodbooku na moim kanale. I dzisiaj będzie to foodbook, którego motywem przewodnim będzie podróż. Mamy lato, bardzo wiele z nas wyjeżdża, więc pomyślałam, że przygotuję dla Was oczywiście roślinny, wegański jadłospis z przepisami, które sprawdzą się, kiedy jesteśmy w drodze. I tutaj mam na myśli zarówno, jeżeli jesteśmy na przykład pod namiotem, w warunkach polowych, albo jeśli czeka nas całodzienna podróż pociągiem czy też samochodem. Także starałam się dostosować te przepisy w taki sposób, że nie tylko można je łatwo przewieźć, ale też przygotować na przysłowiowym kolanie. Bardzo się cieszę, że idea tematycznych foodbooków się Wam spodobała. Dla mnie jest to czysta przyjemność, dzięki temu te filmy są bardziej konkretne i też każdy z Was może znaleźć coś dla siebie. Zaczynamy od śniadania i dzisiaj mam dla Was ponadczasowy pomysł, który pewnie wiele z Was zna. Jest to owsianka w słoiku. Jak wiecie, ja na co dzień owsianki za często nie jem, bo czasem boli mnie od niej brzuch, ale lubię raz na jakiś czas przypomnieć sobie ten smak, ponieważ owsiankę przez lata jadłam codziennie. I dzisiaj zrobiłam taką wariację na temat Birchel Muesli, które pojawiło się u mnie jakiś czas temu na blogu. Birchel Muesli to jest muesli na bazie płatków owsianych, które zostało wymyślone przez jakiegoś szwajcarskiego lekarza. Ja kiedyś zrobiłam dla Was przepis na jaglane Birchel Muesli, a tym razem wzięłam tę wersję klasyczną, troszeczkę pozmieniałam ten przepis. Generalnie potrzebny Wam jest słoik. I do tego słoika wrzucacie, ja tutaj wrzuciłam 5 łyżek płatków owsianych i następnie wybrałam moje owoce i to będzie jabłko, które w tym przepisie jest niezbędne. Mam ten komfort i ten przywilej, że w moim domu w ogródku mamy jabłonkę, także wzięłam sobie małe jabłko, starłam je na tarce, do tego połówkę banana, dojrzałego banana, bo to będzie nasz słodzik. Także ta różnica między tym moim starym przepisem a tym nowym jest na przykład taka, że tam używałam substancji słodzącej, tutaj za nią posłuży mi banan. Także jabłko ścieram, banana rozgniatam i przekładam do słoika i dodaję moje dodatki, można je nazwać superfoodsami i też nie trzymałam się tutaj przepisu, ale stwierdziłam, że dla ułatwienia będę dawała wszystkiego po jednej łyżce, także mamy jedną łyżkę jagód goji, które są bardzo dobre i wymagają namoczenia, także w tym przepisie sprawdzą się idealnie, akurat miałam je przy sobie, możecie wybrać żurawinę, suszoną śliwkę, rodzynki, cokolwiek lubicie lub nic. Następnie mam też łyżkę nasion chia i łyżkę pestek słonecznika. Dodałam też szczyptę cynamonu i odrobinę proszku z Cosmic Pantry Energy, który jest to proszek adaptogenny zrobiony z grzybów. To brzmi bardzo dziwnie, co teraz mówię, także nie zważajcie na ten składnik. W najbliższym czasie pojawi się na moim kanale trochę więcej informacji na temat tych produktów, także dodałam te suche składniki. Całość zalałam szklanką mleka roślinnego, mnie to było mleko ryżowe. Mleko ryżowe jest naturalnie bardzo słodkie, więc też dosłodzi nam to naszą owsiankę, nasze Birchel Muesli. Nie wiem, co to mówię teraz, ale Birchel Muesli albo Birchel Muesli, jak kto woli, czy po polsku, czy przeczytamy po angielsku. Całość mieszam i zostawiam na przykład na noc, może być też na pół godziny, może to przez cały dzień jechać z nami w samochodzie, nic się naprawdę tej mieszance nie stanie. I kiedy nasze płatki i nasiona chia i owoce napęcznieją, dodajemy owoce, które mamy akurat pod ręką. Ja miałam maliny, miałam nasiona konopi, słoik, zakręcamy i śniadanie jest gotowe. Możecie sobie tę bazę trzymać i przy podaniu dodawać świeże owoce i jakieś ulubione posypki, albo wziąć wszystko naraz i zjadamy wygodnie ze słoika w biegu na wakacjach. Chciałabym też wspomnieć o przekąskach. Oczywiście możecie sobie brać jakieś ulubione batoniki, ale ja akurat dzisiaj zdecydowałam, że zaproponuję Wam po pierwsze śliwki. Śliwki są w sezonie, tak samo pakujemy je do pojemnika wielokrotnego użytku. Ja już je nawet rozłożyłam na pół, tak żeby nie musieć ich obierać, bo na przykład w samochodzie czy w pociągu no,
babranie się z tą śliwką może skończyć się tak, że się ubrudzimy. Także ja je obrałam i włożyłam do mojego ulubionego pojemnika. Drugim pomysłem na przekąski są suszone owoce i orzechy. To się zawsze sprawdza, są bardzo zdrowe, a jednocześnie łatwo się je przechowuje i też się nie psują. Ja akurat miałam suszone śliwki. Pamiętajcie, że w waszych suszonych owocach jedynym składnikiem powinien być dany owoc. Także nie dajcie się złapać na żadne cukrowo, olejowo, cytrynowe połączenia. Dobrze, czasem jest cytryna lub kwas cytrynowy, żeby to zakonserwować, także tutaj nie będę się wymądrzać. I dorzuciłam garstkę nerkowców i to wszystko mam po prostu przy sobie, jeżeli mam ochotę na małą przekąskę. Czas na lunch i dzisiaj zaproponuję Wam najprostsze, a jednocześnie jedno z moich ukochanych rozwiązań, czyli wafle ryżowe z pastą warzywną. Jeżeli oglądaliście moje filmy z Madrytu, wiecie, że ja za takim połączeniem absolutnie przepadam. I przyznam szczerze, że hummus mi się trochę przejadł, a na pewno ten kupny. Za to dzisiaj kupiłam pastę warzywną Wawrzyniec. Rzadko kiedy sięgam po gotowe produkty, ale te pasty są po prostu fantastyczne. Po pierwsze, są przepyszne, od tego zacznijmy. Po drugie, są wegańskie. A po trzecie, mają naprawdę świetny skład. Jest niewiele produktów na rynku, które nie zawierają bardzo dziwnych ulepszaczy w swoim składzie. Jeżeli kupicie produkt Wawrzyniec, zobaczcie, że tam są praktycznie same warzywa, oleje roślinne, nie palmowe, jest to zazwyczaj olej słonecznikowy, czasem odrobina cukru, odrobina soli, ale to wszystko jest oparte na zdrowych produktach i zawsze pierwszym składnikiem jest warzywo. Moja ulubiona pasta to ta z bakłażana, także ją polecam Wam najbardziej zabrać w drogę, ale smaków jest o wiele więcej. Do tego wafle ryżowe. Tak, wiem, że może nie jest to najlepsze rozwiązanie i pewnie wiele z Was wolałoby na przykład wziąć sobie warzywa. To też jest fajna alternatywa, pokroić sobie marchewki, papryki, selera, ale wiecie, ja z zasorowymi warzywami tak średnio przepadam, także dla mnie wafle ryżowe, te akurat, które kupiłam, są z czarnuszką i też przy wyborze opakowania starałam się wybrać takie, które wydawało mi się najbardziej ekologiczne, bo jak wiecie, nie jestem fanką opakowanych produktów spożywczych, ale na przykład te pasty warzywne są w szkle, co jest moim zdaniem świetne. Nie są to, tak jak często mamy na przykład humusy właśnie w plastikowych pojemnikach, które potem tylko piętrzą się w naszych koszach na śmieci, tak w przypadku słoika możemy go spokojnie umyć i potem użyć, na przykład kiedy przygotowujemy własną pastę czy też śniadanie, tak jak na początku widzieliście słoik z owsianką. I na koniec trzeba by zjeść jakąś kolację i dzisiaj wpadłam na pomysł, że przygotujemy sałatkę makaronową. Zastanawiałam się, co mogę Wam zaproponować, żeby był to przepis smaczny, zdrowy i szybki, bez gotowania. No oprócz makaronu. Więc jeżeli przygotowujecie to w domu, no to wiadomo, że makaron sobie ugotujecie, ale zakładam, że nawet jeśli jesteście na kempingu, to też nie będzie to takie trudne. Zawsze możecie użyć makaronu na przykład ryżowego, który wymaga tylko zalania wrzątkiem, tylko sprawdźcie, żeby to był właśnie taki. Albo użyć chociażby kuskusu, który również możecie zalać i chwilę odczekać. Moją inspiracją do tego dania była kuchnia włoska, powiedzmy śródziemnomorska. Powstał on zupełnie spontanicznie, a wyszedł po prostu przepysznie, także musicie ugotować swój makaron, to jest zadanie numer jeden i potem łączymy składniki, które akurat macie pod ręką. Wszystkie te składniki są, tak jak mówię, bez gotowania. Ja użyłam kilku zielonych oliwek, to było 5 dużych zielonych oliwek, 10 czarnych oliwek, więc jeżeli używacie też zielonych oliwek małych, też możecie wziąć 10 kaparów, 4 suszonych pomidorów, połówki, wiem, że jest na nagraniu całe, ale połówki świeżego pomidora, jednego ząbka czosnku oraz szalotki. Wszystkie składniki siekamy drobno, ale też według uznania, tak jak lubicie najbardziej. I w naszym pojemniku, tak, to jest mój drugi pojemnik właśnie z Fab Lunch, wkładamy do niego makaron ugotowany, dodajemy wszystkie posiekane składniki. Oczywiście całość łączymy. Ja jako sosu użyłam tutaj ajwaru. Ajwar jest to pasta z grillowanych warzyw i możecie ją zrobić samemu. Przepisów jest bardzo dużo. Albo kupić, to zależy od Was. Następnie dodałam trochę świeżego pieprzu i soli i do całości dorzuciłam jeszcze garść
rukoli, sporą garść świeżej bazylii i uwierzcie mi, ta bazylia jest tutaj niezbędna, ona naprawdę nadaje smaku. Całość znowu wymieszałam i posypałam pestkami dyni. Tutaj sól i pieprz do smaku. Jeżeli Wam wyjdzie ten przepis trochę za suchy, możecie zawsze dodać trochę oliwy, ewentualnie dołożyć więcej ajwaru, bo ja dałam jedną taką czubatą, słuszną łyżkę, ale może być tego oczywiście więcej, także nie zapomnijcie o spróbowaniu. Nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała o napojach. Po pierwsze, pamiętajcie o nawodnieniu i bierzcie zawsze swoją własną butelkę wody. Jeżeli chodzi o kawę, też nie zapomnijcie o własnym kubku, tak samo w przypadku herbaty. Zatrzymałam się tak, jakbym chciała jeszcze coś dodać, ale tutaj, moi drodzy, kończy się mój foodbook. Pamiętajcie, że to są tylko inspiracje i propozycje. Te dania to są przykładowe porcje, ale część z nas je więcej, część z nas je mniej, także dostosujcie to do swoich własnych potrzeb. Mam nadzieję, że ten film był dla Was inspiracją, jeżeli chodzi o łatwe dania w biegu, w podróży, na polu namiotowym. Oczywiście przepis na muesli oraz przepis na sałatkę makaronową znajdziecie na mojej stronie karolinasobańska.com. W opisie macie link. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie już niedługo. Pa, pa!